spotkałem dzisiejszego ranka znajomych, którzy w ubiegłym tygodniu, w piątek, wrócili z czasów w Turcji. Ale nie wyglądali na wypoczętych. Wręcz odwrotnie. Powiedzieli mi, że przeżyli prawdziwy horror. Nie ze względu na hotel, bo ten był bardzo w porządku. Przeżyli horror, ponieważ miał miejsce wypadek, w którym znajoma złamała bardzo poważnie rękę. Potrzebna była interwencja chirurgiczna. Największym problemem, jaki powstał, okazał się problem komunikacji pomiędzy znajomymi, którzy nie znają żadnego języka obcego, a lekarzami, którzy musieli przekazać diagnozę, musieli wyjaśnić, jak będzie przebiegało leczenie i sama operacja. Gdyby nie syn znajomych, który doskonale zna język angielski, nie potrafiliby się skomunikować w tak ważnej dla nich sprawie. Moi kochani, podobna sytuacja ma w naszym dzisiejszym tekście, który wyjęty jest z pierwszego listu apostoła Pawła do Koryntian z 14 wersetu. To słowa zapisane zaraz po tym najsłynniejszym liście, najsłynniejszym słowach o miłości apostoła Pawła. Apostoł mówi, dążcie do miłości, zabiegajcie też o dary duchowe, a szczególnie o to, abyście mogli prorokować. Ten bowiem, kto mówi językami, nie mówi dla ludzi, lecz dla Boga. Nikt go przecież nie rozumie, on zaś pod wpływem ducha mówi rzeczy tajemne. Ten natomiast, kto prorokuje, mówi do ludzi ku zbudowaniu i zachęceniu i pocieszeniu. Ten, kto mówi językami, siebie samego buduje. Kto zaś prorokuje, buduje Kościół. Chcę, abyście wszyscy mówili językami, jeszcze bardziej jednak, abyście prorokowali. Większy bowiem jest ten, kto prorokuje, niż ten, kto mówi językami, chyba że tłumaczy je, aby Kościół był zbudowany. Teraz zaś, bracia, jeśli przyszedłbym do was i mówił językami, to jaki z tego będziecie mieli pożytek, jeśli w moich słowach nie przekazałbym wam, czy to jakiegoś objawienia, czy to wiedzy, czy to proroctwa, czy to pouczenia. Dziękuję Bogu za to, że mówię językami więcej od was wszystkich. Lecz w Kościele wolę powiedzieć 5 słów przemyślanych, aby i innych pouczyć, niż 10 000 słów, korzystając z darów języków. Ci z was, którzy słyszeli kiedykolwiek mówienie językami w trakcie modlitwy, czy w trakcie zwiastowania w Kościele, zauważyli, że jest to język niezrozumiały. Tego języka nie da się przetłumaczyć. Ten język może przetłumaczyć tylko ta osoba, która nim włada, o ile posiada taki dar tłumaczenia tego języka, którym się modli do Boga. Dlatego apostoł Paweł dziś zwraca szczególną uwagę na te słowa, które kieruje do zboru w Koryncie, gdzie bardzo wiele osób mówiło językami. Mówienie językami jest bardzo ważne, ale ważniejsze od tego jest prorokowanie. Prorokowanie bowiem jest objawieniem. Prorokowanie jest nauczaniem i każdy potrafi to zrozumieć. Lepiej powiedzieć 5 zrozumiałych słów w Kościele, niż używać darów języka i wynieść się ponad innych, którzy tego w żaden sposób zupełnie nie zrozumieją. Pan Jezus mówi, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście obciążeni i spracowani, a ja wam dam ukojenie. W tym zaproszeniu jest pewna bezwarunkowość. Wszyscy możemy przyjść do Chrystusa, niezależnie czy mówimy językami, czy nie mówimy językami, czy potrafimy prorokować, czy nie potrafimy. Wszyscy jesteśmy zaproszeni do tego, aby wejść do Jego Kościoła. I to zaproszenie, mam nadzieję, wykorzystamy. Pan Jezus, zapraszając nas do swojego Kościoła, chce, abyśmy wszyscy w Nim znaleźli swoje miejsce. Każdy, bez wyjątku. Ci, którzy są ubogaceni różnymi darami Ducha Świętego, to znaczy mówieniem językami, prorokowaniem, wykładaniem Ewangelii, kierowaniem, jak i ci, którzy posiadają inne, może jeszcze nieodkryte dary. Pan Jezus chce, abyśmy tymi darami sobie służyli, służyli ku budowaniu, nie dla siebie samych. Bo jeśli sami siebie budujemy, to nasz Kościół wygląda tak jak ten teraz. Jest cały pusty. Ale jeśli każdy pomaga drugiemu, wykładaniu darów, które posiada, tłumaczeniu ich i budowaniu, wtedy Kościół staje się wypełniony. Zapraszam was do tego, abyśmy nasze kościoły wypełnili i wzajemnie budowali naszą wiarę w Chrystusa Jezusa.